Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje pobożne rozważania na każdy dzień Adwentu ze świętym Alfonsem Marią Liguorim. Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Matko Najświętsza, Tyś naszą pewną i najlepszą przewodniczką adwentową. O Maryjo, różo rajskich wonności, Lilio jaśniejąca niepokalaną białością przed tronem Trójcy Przenajświętszej. Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa, w ręce Twoje składamy tę drobną pracę naszą. Błogosław jej, o Matko Boża, błogosław wszystkich, którzy tego słuchać będą. Przygotuj nasze serca na przyjście umiłowanego Syna Twego. Amen. Dzień pierwszy. A Słowo ciałem się stało. Pan Bóg po to nas stworzył, żebyśmy Go miłowali w tym życiu i dostąpili szczęścia oglądania Go w przyszłym. Lecz my, niewdzięcznicy, grzesząc, wypowiedzieliśmy Bogu posłuszeństwo, podnieśliśmy bunt przeciwko Niemu i za to pozbawieni zostaliśmy Jego łaski, wygnani z raju, i prócz tego skazani zostaliśmy na wieczne męki w piekle. Zgubieni więc byliśmy. Ale nasz Bóg, ulitowawszy się nad nami, postanowił zesłać na ziemię Odkupiciela, który by na to wielkie nasze nieszczęście, wielki, przyniósł ratunek. Lecz kimże będzie ten Odkupiciel? Czy będzie to jeden z aniołów? Czy któryś z serafinów? Nie. Pan Bóg zsyła na ziemię własnego Syna swego, ażeby cały świat miał jak najwyraźniejszy dowód miłości, jaką ma ku ludziom. Bóg posyła Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego. To jest, przykazuje własnemu Synowi, żeby przyobległ się w ciało nieszczęsnych grzeszników, bez zmazy wszakże grzechowej. I chce, żeby ten najdroższy Syn, cierpieniami swoimi i śmiercią, zadość uczynił Jego sprawiedliwości za grzechy nasze, żeby wybawił nas przez to od śmierci wiecznej i uczynił godnymi łaski Bożej w czasie i chwały wieczności. Dzięki Ci składam, o Boże mój, w imieniu wszystkich ludzi, gdybyś bowiem nie ulitował się nad nami, wszyscy zgubieni bylibyśmy na zawsze. Rozważaj więc nieskończoną miłość Boga naszego, objawiającą się w tej wielkiej sprawie wcielenia Syna Bożego. Chce On, ażeby boski Syn Jego poświęcił życie swoje, zamordowany na krzyżu przez katów, i żeby przeniósł cierpienia niewymowne i upokorzenia bez liku, wyjednując przez to dla ludzi odpuszczenie ich grzechów i życie wieczne. O dobroci nieskończona, o miłosierdzie nieskończone, o miłości nieskończona, Bóg staje się człowiekiem i przychodzi wybawić śmiercią swoją nędzne płazy ziemskie, jakimi jesteśmy. O Zbawco mój,
daj mi poznać, jak dalece mnie umiłowałeś, ażeby widok Twojej miłości przywiódł mnie do ocenienia całej niezmiernej niewdzięczności mojej. Tyś mnie wyratował od zguby śmiercią swoją, a ja, niewdzięcznik, odwróciłem się od Ciebie, żeby poza Tobą lecieć na moją zgubę. Żałuję z całego serca, o mój Odkupicielu, żem Ci taką zniewagę wyrządził. Odpuść mi i odtąd uchowaj od grzechu. Nie dozwól, ażebym miał kiedykolwiek postradać łaskę Twoją. Kocham Cię, o najdroższy Jezu mój. Tyś moją nadzieją i miłością moją. O Maryjo, Matko Boga Najwyższego, poleć duszę moją najdroższemu Synowi Twojemu. Każdego dnia Adwentu uczestniczmy całymi rodzinami w roratach. Przygotujmy serca na przyjście Dzieciątka Jezus. Wysłuchane rozmyślania pochodzą z dzieła świętego Alfonsa Marii Liguoriego, zatytułowanego Pobożne rozmyślania na czas Adwentu Bożego Narodzenia aż do oktawy Trzech Króli. Pozostałe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie na jej głowie.pl.